Więc witam w części trzeciej na temat oleju kokosowego, w zasadzie trzeciej, ostatniej, najkrótszej, ale chyba najważniejszej. Ponieważ chciałam też wspomnieć, że jeśli chodzi o olej kokosowy, to jego skład to w głównej mierze, w zasadzie w połowie, to jest kwas laurynowy. Kwas laurynowy jest kwasem, który ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze. Ogólnie można powiedzieć, że olej kokosowy jest swojego rodzaju naturalnym antybiotykiem również. Wśród olejów jest to taka dość charakterystyczna cecha i bardzo ciekawa i na pewno warto zwrócić na nią uwagę. Warto też wiedzieć, że olej kokosowy w takiej czystej formie, oprócz tego, że możemy go wykorzystywać kulinarnie, możemy go również stosować w takich celach pielęgnacyjnych. Olej kokosowy będzie się nadawał może nie dla wszystkich rodzajów włosów, ale dla wielu osób prawdopodobnie będzie się nadawał do olejowania włosów. Oczywiście musimy to sprawdzić na sobie, na przykład dla mnie olej kokosowy do mojego typu włosa jak najbardziej tutaj się sprawdza przy olejowaniu. Dodatkowo olej kokosowy ma właściwości takie zamykające, nawilżające, więc tutaj możemy go też stosować na takie suche miejsca na skórze, na przykład przy pielęgnacji stóp. Bardzo fajnie się sprawdza olej kokosowy, więc oprócz takiego typowego zastosowania kulinarnego na pewno znajdzie się dla niego miejsce też w naszej szafce z kosmetykami. I jeśli chodzi o olej kokosowy, to tyle. Chciałabym Was prosić, żebyście dali mi znać, czy taka forma opowiadania o pojedynczym produkcie jest lepsza, czy być może lepiej, żebym w jednym filmie opowiadała o kilku produktach naraz. Jak widzicie, dopiero zaczynam swoją przygodę z TikTokiem, więc wszystkie rady bardzo chętnie przyjmę i każdą podpowiedź od Was przyjmę z wielkim zainteresowaniem. Dzięki wielkie, pozdrawiam, Rachela, pa!